Cześć, witam w kolejnym odcinku, w którym przybliżę Wam poprzez odpowiedzi na Wasze komentarze pracę kierowcy Bolta oraz Ubera, także zapraszam serdecznie. No i też muszę z przykrością powiedzieć, że jest to jeden z ostatnich odcinków tego typu, z racji tego, że temat powoli staje się już po prostu wyczerpany. No nie ma już praktycznie o czym rozmawiać. Te komentarze oczywiście są i dziękuję bardzo, że są i że jest ich tak dużo, bo nie spodziewałem się, że to będzie się no tak w miarę fajnie oglądać, nie? Czemu nie ma tutaj tych filmów, kurwa? A tutaj jest dobra. Jeżeli chodzi o komentarze, które są pod filmami o tematyce Bolta oraz Ubera, no to nie miejcie mi za złe, nie miejcie mnie z jakiegoś buraka, który Wam nie odpowiada na nie, pisząc, bo po to robię te filmy, żeby Wam odpowiedzieć teraz werbalnie, nagrywając film i troszeczkę bardziej się wysilić, póki jestem w stanie to zrobić. Dobra, koniec tego pierdolenia. Lecimy z tematem. Pierwszy komentarz. Marcin Mar. Pięknie wciska kit, aby tylko na aucie zarobić. Za wynajem. Stawki te są nierealne. Od września 2021, a co dopiero w 2022 roku, gdzie wychodzi 1,09 netto za kilometr. Do Twoich opłat. Auto, paliwo i ZUS. Oferta każdego partnera jest inna. Niektórzy za ZUS pobierają pieniądze, niektórzy nie pobierają. Ja pobieram pieniądze tylko i wyłącznie za wynajem samochodu. Dlatego u mnie da się tak zarobić. Tak jak tam pokazałem, zresztą powtarzam się po raz kolejny, że te stawki są realne, ponieważ pokazałem dowody w postaci screenów. Także te stawki są realne. I jeszcze tak tutaj jedno, co dopiero w 2022 roku. W transporcie, jak i w wielu branżach, styczeń, luty i jeszcze połowa marca to są najgorsze miesiące w roku. Także teraz oczywiście, teraz kierowcy zarabiają dużo, może nie dużo, ale jakieś 25, nawet 30% mniej niż zarabiali chociażby w wakacje. No w wakacje, powiedzmy od maja do września, to jest tak jakby, to jest do września, może nawet jeszcze zahaczająco październik, to jest najlepszy czas, jeżeli chodzi tutaj o jazdę na Bolcie i Uberze. Wtedy zarobicie najwięcej. No a przecież na inne miesiące możecie sobie ogarnąć inną pracę, albo tą pracę traktować jako pracę dodatkową. Nikt nikomu, trzeba tylko pomyśleć. Trzeba myśleć. Jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste. Sami by na to wpadli. By wpadli. Jakby mieli kurwa mózg. Zamiast tego pierdolonego styropianu. Następny komentarz. Snake przez S dolarem takim. Nadal nie rozumiem, po co promować szambowozy. Cebulowozy, ważne, byle tanio. Kiedy prawdziwy zarobek jest dopiero po zamontowaniu taksometru. Za cenę szyby. Dobra. Po co nawalać kilometry, 2-3 kursy uberoboltami, jeden taksi, zarobek ten sam. Kiedy sam wiesz, jak to jest. Minusów jest za dużo, a poziom pasażerów nieraz jak z szamba. Jeśli dany kierowca wybiera uberobolty, mając licencję taksi, znaczy, że nie ma do siebie szacunku. Chce być popychadłem dla pasażera. Zrobi wszystko za te nędzne pieniądze, 8 zł za 4 km. Tam, gdzie jest niższa cena, ta niższa cena zwykle skusi patologię. I oczywiście, patrząc na to, jest różnica, jak jeździsz na przykład na Bolcie, jak jeździsz na Uberze. Na przykład na Bolcie są zniżki największe, na Uberze już są mniejsze, praktycznie ich nie ma wcale. Na Freenow również ich praktycznie nie ma dla pasażerów. Takich zniżek typu 75%, oczywiście tu mówię, jakieś drobne wiadomo są. Natomiast te takie zniżki, jakie były na Bolcie kiedyś, czyli po 75% i tak dalej, że się płaciło kilka złotych dosłownie za przejazdy, no to tego w innych aplikacjach nie ma. Dzięki temu Bolt teraz jest na przykład numerem jeden wśród tych aplikacji pod względem ilości przejazdów, bo tam naprawdę tych przejazdów jest mnóstwo. W Uberze jest tych przejazdów mniej i we Freenow też jest tych przejazdów mniej. To jest na plus Bolta, że tych przejazdów jest bardzo dużo. Natomiast po co się, że tak powiem, tarabanić i marnować czas, jeżdżąc na tak marnych stawkach. Powiem Ci tak, u nas dajemy też możliwość jeżdżenia w wybranych korporacjach taksówkarskich, jakie tutaj są na Śląsku. Rozmawiamy z tymi korporacjami i staramy się kierowcom załatwić jak najlepsze warunki, więc też jak ktoś jest chętny, to może jeździć jakby dla takiej korporacji. Jak najbardziej, też może tak jeździć. Oczywiście, że w korporacjach te ceny są najwyższe. Zużycie auta jest mniejsze, bo też jest mniej przejazdów, ale moim zdaniem mimo wszystko najlepszy wybór to rzeczywiście praca w jakiejś korporacji, tylko zanim znajdziesz taką korporację, która rzeczywiście Ci zapewni jakieś fajne warunki finansowe plus dużą ilość przejazdów, to też trochę czasu minie, to też troszkę pieniędzy na te abonamenty, czy różne są też rozliczenia z korporacjami, to też troszkę pieniędzy musisz znaleźć, stracić najpierw, żeby znaleźć taką korporację, która się sprawdzi. Ale moim zdaniem najlepszym sposobem na zwiększenie, na zmaksymalizowanie, mam nadzieję, że jest takie słowo, zarobków, jest po prostu połączenie pracy w korporacji taksówkarskiej sprawdzonej z tymi aplikacjami, czyli z Boltem, z Uberem. Dlatego chcemy kierowcom po prostu stworzyć
jak najlepsze warunki do pracy. Dobra, następny komentarz. Fix on. Jak to wygląda z tym wybieraniem godzin? Wpisujesz jakiś grafik, czy po prostu zjesz sobie obiad, nie masz co robić, idziesz pojeździć, żeby zarobić? No po prostu logujesz się do aplikacji, kiedy chcesz i kiedy chcesz, i kiedy chcesz możesz się wylogować. Także no, dosłownie w każdej minucie możesz zacząć pracę i o każdej porze, i o każdej godzinie, i tak samo może się skończyć. By albo baj, Lucek. Aha, dobra, ja latam 4 lata na własnej działalności w Warszawie, czyli chyba w Warszawie. Po pierwsze, ok, film spoko, ale od tych kwot, które podałeś, musisz zapłacić ZUS i podatek 8%, plus dochodowy, co partnerzy pobierają od kierowców do tego, jak jest pandemia, zarobki w Wawie, nie latając jak niewolnik, to z 600 zł max obrotu, ja tylko w free now latam, minus koszty paliwa. Bolt oszukuje ci na kursach, szczerze nie polecam się nikomu w to teraz pakować, ja sam po 4 latach odchodzę, niestety Uber Bolt był kiedyś fajny, teraz tylko dołożysz do interesu. Jeszcze to ma sens, jak masz własne auto. Jeszcze raz przypomnę, że nie każdy partner pobiera 8% podatku, plus dochodowy, plus ZUS. Nie każdy partner to pobiera. U mnie czy u nas się tylko płaci za po prostu za wynajem samochodu, za użyczenie narzędzia pracy. I tyle. I to jest wszystko, co płaci kierowca. Dlatego na tych warunkach ma to sens nawet w tych gorszych czasach. Bo przyznam, że od listopada jest to no, jeden z gorszych okresów, na Bolcie w szczególności, ale na tych aplikacjach ogólnie zarobkowo. To jest jeden z gorszych okresów, jakie tak przez ostatnie 2 lata były. No wiadomo, najgorsze to był początek pandemii, nie? No, ale poza początkiem pandemii to myślę, że ten czas, powiedzmy od listopada 2021 do teraz i pewnie nawet do końca lutego 2022, to jest jeden z gorszych okresów, jak najbardziej. Szymon, pierz gaz. Spoko film. Trochę mnie wkurzył twój komentarz odnośnie telefonu od twojego kierowcy. Niestety przy prowadzeniu takiego biznesu trzeba być cały czas pod telefonem. Czas pracy to cała doba. Pozdrawiam. Dam ci lajka i dam ci serduszko. Powiem ci tak, po części masz rację, ale możesz być cały czas pod telefonem, jak masz tych aut, nie wiem, kilka. Ale jak to już jest w dziesiątkach, te auta są liczone i w dziesiątkach są liczeni kierowcy, nie jesteś w stanie tego, że tak powiem, sam ogarnąć. Inaczej. Nie jesteś tego w stanie sam ogarnąć, dlatego zatrudniasz sobie pracowników i ci pracownicy są od tego, aby różne problemy kierowców rozwiązywać. Tylko często jest tak, że jak kierowcy mają numer do mnie, to najpierw próbują te sprawy wszystkie załatwiać poprzez mnie. Nie wiem dlaczego, skoro zawsze im daję numer na przykład do mojego wspólnika, który zajmuje się samochodami, to tak czy siak dzwonią w dużej części najpierw do mnie. Co jest dla mnie troszeczkę niezrozumiałe. Ja odbieram telefony mniej więcej powiedzmy od godziny 9, 10 rano do godziny 22, 21, powiedzmy 20, coś takiego. Uważam, że i tak to jest dosyć spory czas, w którym można się ze mną skontaktować. Jak nie odbiorę, staram się jak najszybciej odzwonić. 90% sprawdzę, jakimi dzwonią kierowcy, to są pierdoły. To są pierdoły, które są w stanie sami rozwiązać. Te pierdoły mogą poczekać na następny dzień, w tych godzinach, w których powinno się do ludzi dzwonić. Nie mam o to żadnych pretensji, że dzwonią i tak dalej, no bo ludzie są leniwi. Ja też jestem leniwy i ludzie idą na skróty, więc zamiast zrobić coś samemu, poszperać, poszukać, dowiedzieć się, jak jakiś problem rozwiązać, wolą zadzwonić do osoby, która za nich ten problem rozwiąże albo pokaże im szybką drogę na skróty, która ten problem rozwiąże. Nie ma takiego biznesu, w którym trzeba być cały czas pod telefonem. Nie ma takiego biznesu. Zawsze musisz mieć czas wolny dla siebie. Takie momenty w życiu, w których na przykład jem, nie odbieram telefonu, odzwaniam po jedzeniu. Których, nie wiem, spędzam czas z rodziną, staram się nie odbierać, nie zawsze to jest, ale staram się nie odbierać telefonu, bo spędzam czas z rodziną. W nocy staram się nie odbierać telefonu, bo śpię, ja też muszę się wyspać, normalna rzecz. Także to jest chyba moja taka odpowiedź, no, wkurzył cię. To przepraszam, że cię wkurzył, no, trudno, bardzo cię przepraszam za to, że cię ten komentarz wkurzył, no ale tak jak mówię, no czasem trzeba odpocząć. A druga kwestia już jest taka, że jak ty będziesz, wiesz, non stop z każdą pierdołę za ludzi, z którymi współpracujesz, rozwiązywał za nich, to się do tego przyzwyczaiłem. W końcu cię tak zawalą tymi pierdołami, że nie będziesz w stanie wykonać nawet swojej pracy, już nie mówiąc tu o rozwoju, każdy chce się rozwijać, tak? Także nawet nie będziesz miał czasu się rozwijać. Tak nie może być. Także tak to wygląda z mojej strony. Ty masz inny pogląd, ja mam inny. Mam nadzieję, że
po części wie, chociaż rozumiesz. Snake, tak naprawdę opłaca się jeździć z APEC jedynie na Freenow, bez light. Sam taksometr polecam, chyba że ktoś lubi być maszyną i nic go nie rusza, to patowozy Uber Bolt Freenow Light. Z patusami są dla niego. Żeby nie było, na wszystkim jeździłem, mam porównanie. Poziom człowieka na patowozach, a na taksie jest zupełnie inny. Jak najbardziej się z tobą zgadzam i to chyba powiedziałem nawet wcześniej. Im tańsza cena, tym więcej tych patusów. Dobra, i tu sobie chyba zrobimy małe cięcie, małą przerwę, bo nie chcę, żeby te filmy trwały nie wiadomo ile czasu, bo nie wiem, czy będzie komukolwiek chciało się to do końca oglądać, więc robimy cięcie i zapraszam na część drugą za tydzień, bądź za dwa tygodnie, bądź kiedy ona tam się pojawi. Także jak jesteś jeszcze ciekawy tematu zarobków na Bolcie oraz Uberze, na tych aplikacjach, no to zapraszam Cię serdecznie na następny materiał. Sprawdź też poprzednie, gdzie odpowiadałem również na pytania. Sprawdź też może ten materiał, gdzie pokazuję, jak mniej więcej ta praca wygląda, gdzie porównuję obie aplikacje i również gdzie pokazuję dokładne zarobki z odliczeniem wszystkich kosztów, a nie tak jak niektórzy mówią, że tych kosztów nie odliczą. Także tyle w temacie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć.